Jestem. Niedawno skończyłam live na profilu magazynu Viva, a teraz z mojego tutaj balkonu, żeby poczuć trochę wiosny, połączę się z Rafałem Michalakiem, z moim drogim kolegą, projektantem, połową duetu MMC. Niestety Ilona Majer, która pracuje z Rafałem, nie połączy się z nami, dlatego łączy się tylko z jedną połówką duetu MMC. Wywołuję Rafała Michalaka. Rafał, halo, halo. Jesteś? No jesteś. Witam. I ciebie, Aniu, oczywiście. Jak nas słychać? Bo w razie czego ja mam słuchawki. Może nasi użytkownicy nam podpowiedzą, jak nas słychać. Ja ciebie słyszę dobrze. Nie wiem, jak ja jestem słyszalny. No to super. Słuchaj, ja bym chciała troszeczkę tutaj pokazać małą niespodziankę, bo mam parę ubrań waszego, że tak powiem, projektu. To są, słuchaj, naprawdę no, w tej chwili rzeczy z archiwum X tak zwanego, bo to nie są kolekcje sprzed, nie wiem, roku, dwóch, tylko to są kolekcje. Rzeczywiście. To są chyba kolekcje, no jedne z naszych, nie wiem, pierwszych pewnie z łódzkich Fashion Weeków. Tak, wiesz co, ta chyba spódnica jest z tego pokazu na łódzkim Fashion Weeku, kiedy chyba obchodziliście dziesięciolecie, to był cały pokaz na biało, Kasia Sokołowska wyszła chyba na początku. To było nasze 15-lecie. A, 15-lecie właśnie i Kasia w ramach żartu, oczywiście ona od początku reżyseruje wasze pokazy, obiecała mi, że będzie też u mnie na live, więc tutaj naszych użytkowników namawiam do tego, żeby śledzili mój Instagram, bo Kasia Sokołowska też będzie i opowie o tych wszystkich kulisach pokazów mody polskich projektantów. I mam jeszcze, Rafał, słuchaj, taką spódnicę, bardzo długą. Także widzisz, ja to wszystko mam, wszystko trzymam. No i takie, wiesz, no evergreeny wasze, czyli skórzane leginsy, które zawsze... To też chyba jedna z pierwszych kolekcji na łódzkim Fashion Weeku. Tak. Słuchaj, no jak ty się odnajdujesz w tej sytuacji, którą tutaj mamy? Mieliście mieć pokaz, również wy, Mariusz Przybylski odwołał, Maciek Zień odwołał, Paprocki Brzozowski odwołał i wy też planowaliście ten pokaz. Kiedy on miał być i jaka to miała być kolekcja? Tak, my szykowaliśmy bardzo kameralny pokaz 23 marca. Miał być to o tyle wyjątkowy pokaz, bo miał być to pierwszy w dziejach MMC pokaz sukni wieczorowych. Nie chcę używać słowa od couture, ale mieliśmy zamysł stworzenia kilku kreacji takich bardzo wyjątkowych, wieczorowych. I sama formuła pokazu, który mam nadzieję jeszcze się odbędzie, była też bardzo ciekawa, bo chcieliśmy zaprosić naszych gości do apartamentu prezydenckiego w hotelu Intercontinental. I tam, no, nie będę zdradzał szczegółów, bo mam nadzieję, że ten projekt po tej całej sytuacji z wirusem zrealizujemy. No to miało być takie wyjątkowe dla nas wydarzenie, bo rzeczywiście dotyczyło kolekcji wieczorowej. No a kolejny duży pokaz też miał się odbyć w czerwcu i czy tutaj możesz nam uchylić rąbkę tajemnicy? No, jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, że tak naprawdę nie wiemy, co wydarzy się za miesiąc, dwa czy trzy, ale rzeczywiście mieliśmy w planach pokaz kolekcji jesienno-zimowej. Pokaz miał się odbyć w Oranżerii w Wilanowie, więc byliśmy nawet już na wizji lokalnej, obejrzeliśmy miejsce, bardzo nam się spodobało i chcieliśmy naszych gości zaprosić na początku czerwca, ale tak naprawdę no, nie wiadomo, jak rozwinie się ta sytuacja. Miejmy nadzieję, że no, będziemy nadal mogli podziwiać kreacje polskich projektantów na pokazach mody. Zobaczymy, co się wydarzy, ale no my oczywiście uważamy, że
życie projektanta bez pokazu nie ma sensu, więc nawet jeżeli będziemy musieli zrobić to bardziej offowo, bardziej wrócić może do takiej naszej genezy lat 90., gdzie pokazy rzeczywiście wyglądały zupełnie inaczej i często nie mając pieniędzy na profesjonalne modelki, robiło się je na koleżankach, więc może, a nuż będziemy musieli wrócić do takich czasów i takich pokazów. No tak, że będziemy trochę, znaczy nie, że zmuszeni, tylko żeby wesprzeć się wzajemnie, pewno zbierzemy siły i ta tak zwana weteranka polskiej mody, będziemy się wzajemnie wspierać, bo to będzie też i jest takim czasem testu dla nas wszystkich. Ale wróćmy do tych pokazów z lat 90. Czy ty pamiętasz w ogóle, jak to się odbywało? Właśnie mówisz, że koleżanki chodziły w pokazach. Możesz coś o tym opowiedzieć? No wiesz, to były takie czasy, kiedy pokazy mody był prowadzący. No ja sama w 2000 roku pokaz Dawida Wonińskiego prowadziłam, co w tej chwili jest nie do pomyślenia, żeby przed pokazem wyszedł prowadzący z mikrofonem i zapowiadał pokaz. Tak, my też mieliśmy kilka pokazów z osobą prowadzącą, ale wracając do tych lat 90. i do naszych totalnych początków, to rzeczywiście pokazy odbywały się bardzo często bez udziału profesjonalnych modelek. Często w pokazie brały udział studentki, które nam się po prostu spodobały, na przykład dziewczyny ze szkoły filmowej z Łodzi bardzo często brały udział w naszych pokazach. Bardzo wiele rzeczy w cielsku, czyli nie płacąc za nie. Natomiast w tej chwili ta sytuacja, jaka jest, może zmusi nas do tego, że rzeczywiście będziemy musieli szukać takich sposobów i troszeczkę wrócimy do korzeni. Słuchaj, a czy ty pamiętasz, bo waszą muzą, przyjaciółką, też modelką, która w większości waszych pokazach wychodziła, jest Joanna Brodyńska. Czy pamiętasz moment, kiedy się poznaliście z Joanną? Jak to wyglądało? Poznaliśmy się przy okazji naszego pierwszego warszawskiego pokazu, który, no nie wiem ile to było lat temu, ale na pewno ponad 10. I pamiętam, że to był właśnie taki pokaz, gdzie była osoba prowadząca. Pokaz odbywał się wtedy w nowo wybudowanym hotelu Marriott na lotnisku warszawskim. I producentką tego pokazu była Kinga Rusin. Ona wtedy miała agencję PR-owską i namawiała nas bardzo długo, żebyśmy zaangażowali jakąś gwiazdę, która uwieczni ten pokaz. I my rzeczywiście rozmawialiśmy z bardzo znaną aktorką, która miała wtedy rzeczywiście wyjść w finałowej sukni i okazało się, że już w dzień pokazu, że niestety nie może wziąć udziału w tym pokazie i nasz przyjaciel Marcin Dąbrowski zaproponował, żeby zadzwonić do Joanny Chorodyńskiej, która na pewno chętnie przyjdzie i w tym pokazie wystąpi. I tak oczywiście się poznaliśmy. I jakie wrażenie Joanna wówczas na was zrobiła? Bo ja pamiętam od początku istnienia medialnego, ona zawsze eksperymentowała z wizerunkiem, była widoczna, miała białe włosy, miała czarne włosy. Zawsze ten jej styl ubierania był no, inny niż u wszystkich, nadal tak jest. Czy zrobiła na was wrażenie wówczas? My się w ogóle bardzo baliśmy Joanny, bo Joanna wtedy nam się kojarzyła z bardzo taką ostrą, bardzo wyzywającą, nawet ubierającą się dziewczyną.
Natomiast kiedy się już poznaliśmy, okazało się, że Joanna stwarza tylko takie pozory bardzo ostrej dziewczyny. I rzeczywiście stało się coś takiego, że po tym pokazie Joanna zaczęła odwiedzać naszą pracownię, showroom, ubierać się u nas i jak tylko powstał łódzki Fashion Week, to rzeczywiście stworzyliśmy trochę taką tradycję, że Joanna rozpoczynała lub kończyła każdy nasz pokaz, czyli my tam chyba braliśmy udział w 10 edycjach tego Fashion Weeku i Joanna rzeczywiście była w każdym naszym pokazie jako gwiazda. No a teraz przychodzi jako gość i zawsze premierowo na waszych pokazach jest ubrana w wasze kreacje, które publiczność dopiero zobaczy na wybiegu i to jest przywilej gwiazd właśnie, że one jako pierwsze mogą dotknąć tych ubrań, zobaczyć te ubrania i włożyć je. I takimi gwiazdami są między innymi u was też Edyta Herbuś czy Aneta Kręglicka, no wiele, wiele innych dziewczyn też i dziennikarek czy modelek, Ania Rubik, chyba Zuza Bijak. Którą z tych dziewczyn wiąże się jakaś najciekawsza historia, jeśli możesz nam zdradzić? Myślę, że to, że mamy showroom w Warszawie, że organizujemy często pokazy, no powoduje to, że trafia do nas wiele, wiele gwiazd i wiele dziewczyn chce nosić ubrania MMC. My oczywiście bardzo się z tego cieszymy. A to, że takie ikony mody jak Aneta Kręglicka czy Ania Rubik noszą nasze rzeczy, to oczywiście dla nas jest na pewno to bardzo, bardzo miłe. Słuchaj, a powiedz jeszcze, bo no Kaśka Sokołowska też jest taką waszą no, przyjaciółką, wszędzie jest z wami. Każdy Kasia rzeczywiście od samego początku pracuje z nami i praktycznie wszystkie pokazy, również te, które jeszcze realizowaliśmy w Łodzi w czasach studenckich, robiła Kasia, więc nam jest bardzo miło, że mamy taką przyjaciółkę, bo chyba mogę tak powiedzieć, że z Kasią się autentycznie przyjaźnimy i też bardzo rozumiemy się zawodowo. To wygląda w ten sposób, że zrealizowaliśmy, myślę, że około 30 pokazów przez te 20 lat istnienia MMC i wszystkie te pokazy pokazały nam wielki profesjonalizm Kasi, za co rzeczywiście jej dziękujemy bardzo. Wiesz co, ktoś do mnie dzwoni, muszę chyba odrzucić. Rafał, nie słychać się trochę, wiesz? Mi się chyba to... Halo, prowadzę live'a na Instagramie, więc zaraz oddzwonię. O, Michalak z duetem. O, jesteś. Bo przez sekundę byłeś niesłyszalny. Aha. Słyszymy się? Teraz. Tak, teraz idealnie. Czyli ta współpraca z Kasią pokazała, jak bardzo ona jest profesjonalna. Czy zdarzały się takie sytuacje, że ona namawiała was do czegoś, co wam się nie podobało, a potem w rezultacie okazało się, że miała rację i to jeszcze bardziej scementowało tę waszą przyjaźń? Zawsze praca z Kasią to są długie godziny dyskusji, często przy dobrym winie, czy w trakcie jakiejś dobrej kolacji. I Kasia często ma inne zdanie na początku, ale no, na tyle się już dobrze znamy i mamy do siebie zaufanie, że rzeczywiście jesteśmy w stanie jakiś kompromis. I tak naprawdę to wychodzi ostatecznie na dobre i kolekcji, i samemu pokazowi.
co powiedziałaś, że często dyskutujecie przy dobrym winie, przy dobrej kolacji. No, ci, którzy cię znają i którzy mają ten zaszczyt, żeby bywać u ciebie na twoich imprezach czy urodzinach, ja jestem szczęśliwie w tym gronie, to widać, jaką wielką pasją twoją oprócz mody jest gotowanie, bo proszę Państwa, moi drodzy, Rafał tak gotuje, że no ja jestem pod kuchenną, zwykle pomagam mu na tych wydarzeniach domowych i pokazujesz to też na swoim Instagramie czy na swoim Facebooku, co przygotowujesz. I powiedz nam, co przygotowałeś na święta? Jakie dania? I skąd ta pasja w ogóle do gotowania? Święta z wiadomych powodów są bardzo skromne. Więc tak naprawdę zamierzam dzisiaj wieczorem upiec sernik i makowiec, a na święta wybieram się do moich rodziców, którzy mieszkają w zasadzie po sąsiedzku i też no, bez dużej rodziny zjemy po prostu świąteczne śniadanie. Słuchaj, skąd u ciebie ta pasja do gotowania? Czy to właśnie mama ci przekazała te przepisy, czy babcia, czy po prostu metodą prób i błędów? Bo ty jesteś człowiekiem, który lubi nakarmić. Nie, ja po prostu bardzo lubię jeść. Mnie do gotowania zawsze inspirują podróże. Rzeczywiście staram się bardzo często odtworzyć smaki z wakacji, z moich częstych wizyt we Włoszech. Jestem dużym fanem Italii, włoskiej kuchni, ich sposobu życia i tak naprawdę bardzo mnie w tej chwili boli to, że nie mogę pojechać sobie na przykład na weekend do Włoch. To jest chyba jedna z największych bolączek tej całej sytuacji, która jest w tej chwili. No moja też. A powiedz mi, jak sobie radzisz z tym danym nam? Ta aura artyzmu wokół ciebie jest. Halo, halo, Rafał. Niestety coś nam się rwie. Panikasz, jestem. Halo, halo, Rafał. Jesteś? Jesteś. Jesteś? Rafał. Tak, ja spróbuję przenieść tutaj mikrofoniku do domu. Spróbuję się przenieść, ale jestem uwięziona na balkonie, więc wyjdę zaraz. I może wejdę do domu i będzie łatwiej trochę tutaj porozmawiać. Będzie lepsze Wi-Fi. Słyszysz mnie, Rafał? Halo? Rafał, słyszysz mnie? Halo, halo. Rafał. Rafał Michalak z duetu NMC, ale coś nam zerwało łączenie. Myślę, że bardzo dużo osób się łączy o tej godzinie. Och, zerwało. Rafał, spróbuj się połączyć z nami jeszcze raz, jeśli możesz. Jeszcze raz mam Rafała. Łączymy się z Rafałem Michalakiem z MMC. Jesteś. No przeniosłam się, wiesz, z balkonu przeniosłam się na kanapę. Chciałam, żeby było wiosennie, ale wiesz, jestem na swojej kanapie i będzie nas lepiej słychać. Wracając do tego, co robisz podczas kwarantanny, no to powiedz nam, co robisz podczas kwarantanny. Od 3 tygodni... Jestem w domu. Rzeczywiście nasza firma od 3 tygodni funkcjonuje głównie online. Daliśmy wolne naszym pracownikom i tak naprawdę działamy na telefonach, snując plany. A ja przez ostatnie 3 tygodnie
przez pierwszy tydzień zajmowałem się swoją biblioteką i wszystkimi zaległościami książkowymi, przeglądałem swoje zbiory albumów o sztuce, książek kucharskich, albumów o modzie, fotografii. Przez drugi tydzień kwarantanny oglądałem mnóstwo filmów i zrobiłem sobie przegląd wszystkich filmów, na przykład Viscontiego, Bertolucciego, Felliniego, akurat włoskie kino przeważały. Zbierasz na DVD? Nie. Wiesz co, oglądałem dostępne filmy w internecie. Mhm. I rzeczywiście no, ta duża ilość wolnego czasu spowodowała to, że mogłem sobie przypomnieć wiele moich ukochanych filmów. Na przykład Ukryte pragnienia Bertolucciego. Zatem wiesz, no to jest taki też czas dla was, dla projektantów, dla artystów, na właśnie dodatkowe inspiracje, na spokojny, bo ten czas tak pędzi, to życie tak pędzi, że czasami nie ma momentu i nie ma czasu na inspiracje. A pewnie który z fotografów światowych jest dla ciebie takim najbardziej wpływającym na twoją twórczość czy na twoją kreatywność? Chyba Avedon. Tak naprawdę to jest mój mistrz rzeczywiście. Szczególnie jego czarno-białe fotografie. A Helmut Newton, mocna kobieta? Helmut Newton oczywiście też. Mam nawet takie wspomnienie z Włoch. Chyba 2 lata temu byliśmy właśnie z grupą przyjaciół na południu Włoch, w Apulii, i tam w jednym z miast, chyba w Bari nawet, była właśnie duża wystawa. O nie, przepraszam, to nie był ten wyjazd, to było w Neapolu. I byliśmy na dużej wystawie Helmuta Newtona. Także to jest oczywiście też na pewno bardzo inspirujący fotograf. A ja na Helmucie Newtonie byłam w Wenecji na wyspie Giudecca. Też była to. Myślę, że to możliwe, była... że to była ta sama wystawa podróżująca po prostu po Włoszech. Rafał, wasz styl projektowania, i jesteście rozpoznawalni z tego na polskim rynku, z minimalistycznych, oversize'owych sylwetek, że no, wszystkie te dziewczyny, muzy, które noszą wasze ubrania i te, które kupują wasze ubrania, mogą się czuć sexy, ale to nie jest sexy na obcisk. U was wieczór, to często właśnie Joanna Chorodyńska pokazywała, że wyjście na wieczór, niekoniecznie trzeba mieć balową suknię z trenem, ale można mieć właśnie spódnicę i gigantyczną koszulę od MMC. I powiedz mi, gdzie, no bo to jest jakby kierunek, który wy w zasadzie, kierunek, którego wy nie opuszczacie, to jest kierunek, którego wy się bardzo mocno trzymacie, bo polscy projektanci szukają często, jedna kolekcja się różni od drugiej, a u was jest, no, cały czas ten kierunek. I też skąd te inspiracje tym minimalizmem, tym oversize'em, czy coś takiego się wydarzyło, nie wiem, na studiach, czy spotkanie z jakąś osobą, z autorytetem spowodowało, że szczególnie ten kierunek jest wam bliski, że lubicie ubrania w takim stylu? Znaczy od wielu lat rzeczywiście jesteśmy wierni własnemu podejściu do mody. Nie podążamy ślepo za trendami. Staramy się tworzyć styl, wydaje nam się już po tylu latach, dosyć rozpoznawalny. Wiele lat temu wszyscy twierdzili, że tworzymy bardzo trudną modę, trudną do noszenia, właśnie nie jest to łatwa, dopasowana sukienka, na jakich rzeczywiście wiele na polskim rynku. My postanowiliśmy iść troszeczkę pod górkę, zostać jednak przy swoim, nie podążać ślepo za modą i to, że teraz na przykład
nie wiem, modne są hafty, czy taki barokowy styl typu Gucci. To nam się oczywiście to podoba. Ja ostatnio nawet będąc w muzeum Gucci'ego we jego butikiem florenckim, ale my uważamy po prostu, że czasem im mniej, tym lepiej. I tak naprawdę obce nam są, nie wiem, koronki, druki, kwiaty, chociaż zobaczymy, co jeszcze będzie, bo tak jak powiedziałem, będziemy się starać w tej chwili, troszeczkę zaskoczymy, mam nadzieję, Państwa tą naszą wieczorową kolekcją. Sam się nie mogę doczekać, jaki będzie odzew i odbiór tej kolekcji. Ale rzeczywiście nie idziemy na skróty. To chyba tak najlepiej można to powiedzieć o naszej kolekcji, tak, że lubimy nasz styl, lubimy oversize, lubimy mieszanie sylwetek sportowych z glamurowymi. Tak naprawdę bardzo nonszalancko podchodzimy do mody i trendów. I nawet potraficie zaskoczyć kolekcją, która jest cała czarna, zaprojektowana specjalnie na drugą edycję KTW Fashion Week. Więc Rafał, szapoba, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Życzę Ci wesołych świąt i abyśmy się mogli jak najszybciej spotkać w Waszym atelier w showroomie na Żorawiej w Warszawie. No tęsknię już za wyjściami, za spotkaniami, ja lubię ludzi, więc mam nadzieję, że się szybko zobaczymy i życzę Ci wszystkiego dobrego, zdrowia i spokoju na te święta. Ja też dziękuję i dla wszystkich przy okazji po prostu dużo życzę Wam zdrowia, cierpliwości i na pewno trzeba wierzyć w to, że będzie jeszcze wspaniale. Rafał, dziękuję Ci bardzo. Rafał Michalak, połowa duetu MMC. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby się połączyć z Iloną Majer, która w tej chwili w drodze do swojej małej córeczki. Rafał, dziękuję i całuję. Do zobaczenia. Kochani, dziękuję bardzo. Moim gościem był Rafał Michalak, druga połowa duetu MMC. Jak zwykle w piątki i w środę spotkania z modą, a w poniedziałki i w czwartki zdrowie. Słuchajcie, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Daję Wam spokój na sobotę i niedzielę. Odpoczywajcie. Nie możemy nigdzie wychodzić, ale odpoczywajcie, spędźcie te święta w spokoju i widzimy się w poniedziałek, jak zwykle o godzinie 18. Kochani, wesołych świąt. Zdrowia Wam życzę, bo jak będzie zdrowie, to naprawdę będzie można przenosić góry. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i Monikę Pondo z Maka też bardzo mocno całuję. Zobacz, mam paznokcie akurat umalowane lakierem Maka. No sama musiałam sobie zrobić manikur. Takie czasy, moi drodzy. Do zobaczenia, wesołych świąt jeszcze raz.